Szanowni Państwo, witam pod pomnikiem Orła Białego w Białogardzie na uroczystościach patriotycznych związanych z 226. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja była na ówczesne czasy przykładem dla całego świata. Jej rozwiązania były prekursorskie, na których w późniejszych czasach wzorowały się inne państwa. Celem ustawy było wyzwolenie się spod obcej zależności, a drogą do tego było stworzenie trwałego, sprawnego i praworządnego organizmu państwowego. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja znalazła bardzo pozytywne odbicie w kręgach oświeceniowych Europy. Powszechnie podkreślano jej wyważone umiarkowanie, uniknięcie drastycznych posunięć. Nasi przodkowie mieli świadomość, że to właśnie wewnętrzne spory najbardziej osłabiły kraj. No i myślę, że i my tu w Białogardzie zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko w zgodzie siła i wszelkie przeciwności jesteśmy w stanie pokonać, jeżeli będziemy razem, jeżeli potrafimy się porozumieć. Uczmy się świętować, radować, bo to jest radosne święto. Nasi przodkowie spowodowali, że mamy tą wolność, możemy się nią cieszyć, możemy budować własną małą ojczyznę.